bardzo często mówisz o tym, że możemy w pewnym sensie krzywdzić ludzi pomocą, to znaczy ważniejsze jest to, żeby dać im wędkę, niż dać im rybę. Jak dzisiaj powinna wyglądać ta nowoczesna pomoc? No tutaj wiele się nie zmienia, cały czas chodzi o to samo. Chodzi o to, żeby społeczeństwa, którym pomagamy, otrzymały coś, co pozwoli im wyjść z kręgu problemu. Ludzie nie mają wody. Ich życie jest podzielone na coroczne katastrofy z powodu powtarzających się susz. I wydaje się, że ten cykl jest niezmienny. Umierają dzieci, umierają zwierzęta, umierają najsłabsi. Tragedia ta jest pokazywana w mediach. Potem ona ucicha, ponieważ deszczu troszkę napadało. Znowu ludzie coś mają, no i tak do następnego razu. Te susze oczywiście są różnej intensywności, więc co jakiś czas mamy do czynienia z ogromną katastrofą. Taką, jaką mieliśmy teraz w rogu Afryki. Tutaj rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy dać ludziom wodę. Ona nie spłynie z nieba, niestety. Jest jej bardzo mało, ale jest w ziemi. Taka woda daje możliwość całej okolicy do nawadniania jakichś małych poletek, chociaż myślę teraz o Somalii, tam takich możliwości uprawy dużych nie ma. Natomiast ludzie żyją z hodowli i potrafią swojej hodowli naprawdę dobrze żyć. Woda jest bardzo trudna do wydobycia. Dlatego te biedne społeczności nie są w stanie tego zrobić same. Do tego nakłada się korupcja w tych krajach. Nakłada się cała logistyka bardzo trudna do ogarnięcia we wszystkich tych działaniach. Cokolwiek załatwić, to urasta to do ogromnego problemu. No ale jest to możliwe.